Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w LX2. No, widzę już naszego pana trolla, który jak widać ranny leśny troll, natomiast no ma trzy czaszki, także raczej nie jest to dobry przeciwnik dla nas. Chociaż jak widać faktycznie sobie dosyć tam chilluje bombę i takie tam sprawy. Musimy go obejść. Jeżeli chce się dostać do naszego kochanego Morkona. Kaja, czy ty jesteś ze mną? Jesteś. To bardzo dobrze, ponieważ ja się boję, że wpakujemy się w nielada kłopoty. I się pomyliłam, bo nie idziemy znaleźć naszego przyjaciela Morkona, tylko idziemy znaleźć ucznia dla Tylasa. I teraz pytanie... Wybaczcie za dźwięki za oknem. Mam otwarte okno, bo wiecie, jest gorąco, a... Mieszkam przy ulicy i jeżdżam autobusy i te takie sprawy. No i to troszeczkę hałasuje. Dobra, no, jesteśmy chyba... Przypomniałam sobie, że zawsze zamierzałam spytać Tylasa o te struktury geologiczne. Mówisz o tych kamiennych kolcach? Co chcesz wiedzieć? Wszechserca wiele zmieniły w Tawarze, ale te kamienie pozostają takie same. Ciekawa jestem dlaczego. Nie wiem, Kaja, ale przez ciebie trochę zgubiłam wątek. Dobra, no te tereny wydają się być zgoła w miarę bezpieczne i troszeczkę mnie to martwi. Jakim cudem jeszcze nie spotkałam niczego, co by chciało mnie zabić. Troszeczkę to dziwne. Tam jest na dole ścieżka. My musimy się bardziej udać w tamte strony. Czyli powinniśmy iść w sumie drogą główną. Tam chodzi sobie bąblos, wiesz, na przykład. No więc... Przeciwnicy wydają się być zgoła... Tacy w miarę w porządku. Okej. Mam nadzieję, że nie pożałuję tego, że tutaj wlazłam na dół. Tak czy siak, to my musimy bardziej na górę iść. No dobrze, kolejny bąblos, wiesz, który... O matko boska. Trafię ci kiedyś... No naprawdę jestem w szoku, ale jak widzicie, robię zapisy co 5 sekund, nie? Spodziewałam się tutaj potworów, z którymi sobie nie poradzę. Ciekawe, co to było za miejsce. No kurwa, już mamy to, co myślałam, Kaja. Mamy problem. Ło kurwa mać. Do widzenia, panu. Mnie tu nie ma. Cholera, mnie to zatruło, paskudztwo. O matko i córko. Jax. Mikstura. Tylko błagam, niech on tutaj... No a co z tą miksturą? Wypiłeś? Matko, Kaja się tam przecież zaraz zabije. A, Kaja już nie żyje. Taki... Jax, dawaj do góry! Okej, no to raczej tutaj już nie wejdzie. Oby. Kaja, jesteś ze mną, dobrze. Super. No dobrze, widzę jakiś samochód, widzę szakale. Jest całkiem przyjemna okolica, byleby tylko ten mokrołaz tu nie przypierprzył się do mnie. I tutaj ktoś chodzi. Czy to ty? Wyłaź, draniu, nie pogarszaj swojej sytuacji. To Sid. Liczyłem, że zobaczę kogoś innego. Szukasz kogoś? Tak. No, to jest nas dwóch. O jednego za dużo. A nuż chcemy odnaleźć tę samą osobę. I? Tak. To berserk. Twojej postury. Szybki. Coś świta?
To dość ogólny opis. Nazywa się Marvin. Chcę dostać się do fortu, ale ja nie zamierzam mu na to pozwolić. Chyba bardzo ci na tym zależy. Marvin? Nie lubię takich podchodów. Czym zawinił ci ten Marvin? Mnie? Niczym. Ale to bez znaczenia. Podobno przydzielono go do pracy z alchemikami w forcie. Ale to nie jest Marvin, tylko Tylas. A nie, dobra, bo to jest uczeń Tylasa. I co w tym złego? Chyba wypadałoby wyjaśnić. Eliksiry alchemików leczą rany, zwiększają tężyznę wojowników, nadążasz? Dzięki temu są silniejsi od członków innych frakcji. Cóż, Baxter rzekł, dość. A co to ma wspólnego z Marvinem? Niewiele, to zaledwie pionek. Jak dopilnuję, by nie dotarł do fortu, zajmę jego miejsce. I co wtedy? Nic okropnego. Zgłębię wiedzę alchemików, by przekazywać ją dalej. Takiej mocy nie należy ukrywać. Szlachetny cel, nie sądzisz? Jakby co, nie mówię ci tego bez powodu. Potrzebujesz mojej pomocy? Czas działa na moją niekorzyść. Współpracując, zdołamy dokonać czegoś wspaniałego dla wolnych ludzi. Wyobraź sobie, na co pozwoli dostęp do sekretów alchemików. Co się twoim zdaniem stanie, kiedy ta fioletowa zaraza zniknie z nieba? Berserkowie spróbują przejąć władzę. Nie przestaną walczyć. Stos ciał będzie tylko rósł. Należy to powstrzymać. Jedna frakcja nie powinna być tak potężna. To zbyt niebezpieczne. Nasz szef to rozumie. A ty? Co do Marvina? Co zatem zamierzasz? Musi zginąć. Jego eskorta została załatwiona, ale Marvin uciekł. Słuchaj, czworo oczu dostrzeże więcej niż dwoje. Jeśli go zauważysz, wykończ go. Jasne? A co ze zwłokami? Zajmą się nimi raptory. To jak? Działamy razem? Kurczę, nie wiem szczerze mówiąc, co mam zrobić. Prosisz o wiele? Nie zabijam dla zabawy. To raczej konieczność. Czy da się żyć inaczej? Bani ci nie potrafią, zapewniam. Poza tym od powodzenia tej misji zależy moja przyszłość. Lekceważenie rozkazów Baxtera oznacza nie lada kłopoty. Odezwij się, jak się namyślisz. No dobrze. A kiedy go widziałeś? Kiedy widziałeś go po raz ostatni? Dołącz do mnie, a powiem ci wszystko, co wiem. Dobrze. Kaja, tylko że to jest trochę pudło, wiesz, bo... Nie no, musimy chyba współpracować z tym całym Seedem. Tylko czego zabić? No nie wiem. Nie wiem. Pozbędę się go. Nie pozwolę, by spadł mu włos z głowy. A moment, taka sprawa. Jakie jest ogółem nasze, matko, zadanie? Tylas oczekuje przybycia swojego ucznia z Goliath. No kurczę, nie wiem teraz. Mam dylemacik. Co mnie atakuje? Nie mówcie mi, że mokrołas, bo zaraz kogoś... Może... nie wiem. Seed, weź mi pomóż. Co do Marvina? Co? Nie pozwolę, by włos spadł mu z głowy. Historia nie traktuje łaskawie tych, którzy znajdą się po nieodpowiedniej stronie. Podjąłem już decyzję. Radzę ci się nie wtrącać. Hmm.
spieszno ci do grobu? Albo zabijesz mnie ty, albo łowcy nagród. Nie rozumiesz? Ja nie mam wyjścia. Łowcom nagród mógłbyś umknąć, ale nie mnie. Jak wolisz, chyba cię nie przekonam. To naprawdę zabawne. Jesteś pewien swojej racji, a mimo to się mylisz. Dlaczego nie potrafisz pojąć, że jeśli nie pobrudzimy sobie rąk teraz, wszyscy będziemy gryźć piach? Ciesz się swoim żałosnym zwycięstwem, póki jeszcze możesz. Ja stąd znikam. Świetnie. No dobra, chyba o to chodziło. Jak tam nasze zadanie? Uczeń Tilesa. Mapa. No, tak jak myślałam, zbliżamy się do tego miejsca, gdzie też możemy znaleźć okularki. Tak mniej więcej, plus minus, bo to jest niedaleko od siebie. Także troszeczkę sobie pospacerujemy po tej okolicy. Bardzo ciekawi mnie fakt, że nagle Jax wie, dokąd zmierza. Dobra, może byśmy jednak mieli trochę wytrzymałości, bo zaraz przyjdzie mi się bić ze szakalem, czy tam kolcogarem i nie będzie miło. A to młody szakal. Daj spokój. To miało mi zrobić krzywdę? Wiecie, to taka trochę ironia losu, nie? Z jednej strony mamy bąblo zwierzę, młode szakale, a z drugiej strony mamy takiego mokrołaza, nie? Są też raptory. Z nimi też dosyć dobrze mi się nie układa. Fajnie, Jack, że zbierasz przez opakowanie, znaczy się przez blachę. No dobrze, nie wiem, czy coś tutaj znajdę, ale warto by się było rozejrzeć. Jest butla, którą możemy wysadzić. Ja nie do końca wiem, gdzie te okulary się znajdują, ale one są gdzieś... Okej, tu mogą być jakieś rzeczy. Może z wyjątkiem szczurów. Serio, mam wzrost za zabicie szczura? Bo mi nie pogryzł kostek? Przepis na chili con carne. No świetnie. I widelec. Miło. I talerz. No mogę potem to sprzedać. I doniczka. Świetnie. O, proszę bardzo. Lampa. Mały napój eleksowy. Super, możemy go w sumie wypić. Bo prawdopodobnie nie da się i tak ich przerabiać. Kolejny szczurek, ale może go zostawię w spokoju. Tu coś było? Nie, to był chyba szczur. I Kaja. Porównywanie Kai i szczura ze sobą to trochę nie jest chyba dobre. Szczurze mięso jest ze szczurka. Paczka papierosów też się na pewno przyda, bo to można fajnie sprzedawać. Także no dobrze. Trochę dziwne miejsce. Nie ma tutaj żadnych przeciwników, ani nic w tym stylu. Ło, jakie piękne łóżko. Szkoda, że nie mogę na nim spać razem z Kają. No dobrze, no, trudno się mówi. Ale dużo eliksirów i jeden taki większy, to na pewno się przyda. Tutaj jakieś rozwalone rzeczy. Tu jeszcze jest pokój. I tutaj coś dziwnego jest. I... holoprojektor. Dobra, może inaczej. Ekwipunek. Wypijmy sobie ten eliksir. Mały napój eleksowy plus 500 punktów doświadczenia. Przyda się. Zdecydowanie, żebyśmy mogli wbić sobie więcej punktów atrybutów. No i co? No i nie znalazłam tutaj za bardzo nic. Jakaś roślinka. Te okulary mnie bardzo interesują, gdzie są. Tam jest raptor. Tutaj są jakieś skały i tam się muszę udać. Boję się, że będzie jakiś mokrołaz tutaj. Teren podmokły, te sprawy. Nie podoba mi się tutaj zbytnio. Oho, już tego gościa coś leje. Ale widzę, że leje go coś w miarę normalnego. Czytajcie, taki głupi, zbędny gryzak tylko. Fuck my life. Dobra, pobijemy go, a potem...
Chyba go nie zabiłam, nie? Cześć, Marvin. Chyba niepotrzebnie go oszołomiłam. Miejmy nadzieję, że zaraz wstanie. Stary, ja bardzo przepraszam, to był tylko przypadek. Nie chcę z tobą rozmawiać. No, spadaj. No nie. Nie chcę z tobą. Czytaj grę. Szybki zapis. Kiedy ja zrobiłam szybki zapis? To przed chwilą, nie? 9:35. To jest zanim go uderzyłam? Tak, na szczęście tak. Ach, no nie chciałam, no. Bywa. Okej. Okay. Marvin sobie widzę, że tutaj spaceruje. Ale wiecie co, zanim ja z nim zagadam, to bym się przeszła tutaj na tyły jego obozowiska, bo właśnie nie wiem, czy to nie tutaj gdzieś są te okularki. Złom. Napój energetyczny. Mamy! Moi drodzy, znaleźliśmy właśnie okulary przeciwsłoneczne. Cudownie. O to chodziło. Ekwipunek. Ekwipunek. Proszę mi to dać. W tej chwili. Okulary przeciwsłoneczne. Niestety stracimy odporność na trucizny i pancerz, ale będziemy widzieć teraz już wszystkie przedmioty. Oh yes! Bardzo dobrze, że tutaj przyszłam jednak dzisiaj. Znaczy wszystkie. Czemu mi nie podświetla przedmiotów? Halo? Lepiej widzę żywe istoty, no chyba was zaraz pierdolę w głowę. Ale są tutaj w okolicy też gdzieś drugie okulary przeciwsłoneczne. Które nam ogółem podświetlają przedmioty. Mała torba eleksitu. Pięknie. W ogóle muszę torbę eleksitu też pootwierać, bo mam... Jak widać, no tutaj jest obozowisko tego typka. Kurczę, no myślałam, już się zaczęłam cieszyć do niej. Dobra, cześć panie Morkon. Wszędzie czają się bestie. Prawie mnie dopadły. Ale coś ty właściwie za jeden? Rozmawiam z uczniem Tylasa, prawda? Czy to on cię przysłał? Miło mi cię poznać, ale może powinniśmy przenieść tę konwersację w inne miejsce. Chodź ze mną. Moja kryjówka znajduje się niedaleko stąd. Gościu, ja już tam byłam przed chwilą. Miej oczy otwarte. Ta cisza bywa zwodnicza. Byłam tu przed chwilą. I już cię zdążyłam okraść. Także... Dobrze. Tak, tu będzie lepiej. Przepraszam za zapach. Niełatwo znaleźć bezpieczne miejsce, gdzie da się załatwić naturalne potrzeby. Jak długo się już tu chowasz? Jakieś kilka dni, może dłużej. To nie najlepsza kryjówka. Powinienem być w forcie. Ale Tylas chyba o mnie zapomniał. Czy ktoś cię ściga? Tak. Nie chodzi tylko o te stwory, które chcą mnie dorwać. Moich przewodników zabił jakiś drań. Banita. Goliet opuścił pełny oddział. Przeżyłem jedynie ja. Mnie też chyba zamierzał zabić. Na szczęście uciekłem. Ja, ale wciąż tam jest. Czyha na mnie. A ja utknąłem tutaj i przejadam zapasy. Co do tego Banity? Tak? Przestanie cię niepokoić. Czy w takim razie mogę wyjść z kryjówki? Tak. Bardzo cierpiał. A czy to ważne? Chyba na to liczyłem. Zabił przewodników na moich oczach. Mimo to racja. Nie należy rozpamiętywać przeszłości. To nie przywróci im życia. Lepiej ruszajmy do fortu. Towarzyszyć ci? Nie trzeba. Zamierzam po drodze nazbierać ziół. Szkoda na mnie czasu. Odwiedź mnie podczas wizyty w forcie. Prawdopodobnie umieszczą mnie w kwaterach uzdrowicieli. Z chęcią się tam z tobą zobaczę.
Brzmi nieźle. Spokojna głowa. Na razie. Nieźle. No i super, udało nam się w sumie wykonać zadanie. Będziemy musieli tylko do Tylasa wrócić. Ale jak już jesteśmy tutaj w tej okolicy, to jest jeszcze szansa, że znajdziemy gdzieś tutaj okulary. Problem jest taki, że tam jest chyba bardzo niebezpiecznie. W ogóle to jest konwerter, który jest chyba wyłączony. Tylko może nie przy wodzie będziemy szli, co? Już mi coś pokazuje tam na minimapie. A czemu Tylas poszedł w tamtą stronę, się leje z tym raptorem? Ten raptor chyba go zjadł. To młody raptor! Znaczy, mimo wszystko, mimo to, że młody... Serio? Zacząłeś... Boże święty Kaja! Dobra, teraz to już się nie przejmuję tym, że go pieprzyłam przez przypadek. Już po zadaniu, więc... Więc tak właściwie to co mnie to... Jak widzicie, możemy sobie iść w tę stronę. Tutaj coś jest. No nie wiem, czy to jest bezpieczne. Ale tutaj też jest szansa, że znajdziemy te okulary. No, żartujecie sobie. Ktoś doniósł, że popełniłeś przestępstwo. A chuj mnie to. Tak właściwie. Tam coś jest, tutaj coś jest. Silny eliksir uzdrawiający. Serw sprayu, no świetny lód. Tam jest jakaś chatka, puchatka. Pewnie przy wodzie te mokro łajzy są. Tak, no widzicie tą pizdę tam? No przecież. Jakże by inaczej. Niech tu jest nasrane tyle, że... Dajcie spokój. Okej, tutaj jest jakiś szakal. Te sprawy. Raczej tereny. Może nie tyle, że bezpieczne. Młody, nawet rogaty wilk. Ale... Może nie tyle, że bezpieczne. Natomiast możemy sobie tutaj przyjść, pobawić się. Możemy coś znaleźć. Także spróbujmy, zróbmy to. Jak już tutaj jesteśmy w okolicy, to się... Może kiedyś żyło tu tylu ludzi, że niektórzy nie tylko jeździli tymi wielkimi puszkami, ale też w nich mieszkali. Nie mam pojęcia. Jak wyczytałam kiedyś w jednej starej książce, w przeszłości ludzie często tłoczyli się jeden przy drugim. Nie pamiętam tylko po co. O kurde. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby żyli właśnie w takich metalowych puszkach. To jest pole minowe. Ło kurde! Pustynny diabeł. Jezus, jeszcze jeden. Dobra, idziemy stąd. takich potworków to ja może nie chcę widzieć na oczy za bardzo. Możemy się zbliżyć do źródła tych gówien. Sprawdzić, co tam jest i tak dalej. Ale no nie wiem, czy to mądre. Tu bym się jeszcze przeszła, bo miejsce wydaje się być... Dosyć intrygujące. Tylko szczuromas. Wszyscy skupiają się na swoich błahych problemach. Wiecznie kłócą się z sąsiadami. Tylko tym się martwią. Jeśli nie przygotują się na nadchodzący atak, wkrótce zostaną zniszczeni. Dobra, Jax, ja wiem, ale może weź się trochę opanuj. Nie skończyłam. Nie znoszę ich. Psują nasz piękny krajobraz, który stworzyliśmy w pocie czoła. W końcu trzeba będzie je rozebrać. Okej, tutaj tereny są troszeczkę zmro... O, tam są te gówna. No, Jax. Dobra, no pięknie. Oh, fuck my life. Chyba troszeczkę żeśmy za blisko podeszli, nie sądzicie? Chyba tak.
Może byśmy nie zwracali na siebie niepotrzebnie uwagi. O, Banita tutaj leży, jakiś nieżywy. Mikroskop właśnie zebrałam sobie do kieszeni. O, i mamy mroczny eleks. Tu mogę wejść? Mogę. A co tu znajdę? Hulajnogę, której nawet nie mogę podnieść. Przykre. Ale jak widzę, zapuściliśmy się troszeczkę do miejsca, do którego nie powinniśmy się chyba zapuszczać. Jesteśmy już strasznie blisko tej łuny takiej, znaczy łuny. Łuna jest gdzieś, nie wiem gdzie. O kurwa, to tutaj podeszło. No, że tak powiem, niedobrze. Myślałam, że tutaj mogę może wejść na to, nie mogę. No. Może na daszek sobie wejdziemy. To tutaj podlazło przed chwilą, widzieliście to? Jak to się w ogóle nazywa? Młody szperacz. I co ciekawe, ja mogę to zabić w teorii. Gdybyśmy tak... O Jezus, ja nic mu nie robię przecież. Co ja kurwa robię ze sobą? Jezus, Jax. Nogi już połamane. Gdzie to polazło? Wiecie, chciałabym może spróbować, bo w sumie... Może się okaże... Że to cholerstwo jest do zabicia. Jezu! No nie wydajesz się być jakiś... Nie wiadomo... Okej, ale ty... Promieniowanko. Ty, właśnie żeśmy to zabili. Roczny eleks z tego dropi. Jak tam reszta wygląda? Młody raptoid. Dobra, może i są młode, no ale... Nie są zbyt... przyjemne. No właśnie, żeśmy pokonali pierwszego z tych stworów. Zbliżyliśmy się na tyle blisko, że nam się to udało. Jestem pod wrażeniem. Ale wiecie co? Wydaje mi się, że dobrym pomysłem będzie po prostu teraz sobie wrócić do Goliath i oddać zadanie. Także... Oddajemy zadanie do Tilasa. I myślę, że moglibyśmy spokojnie spróbować sobie z... Poczekaj chwilę. Tylas o ciebie wypytywał. Lepiej szybko się z nim spotkaj. Coś jeszcze? Prosiłbyś kopsnął mi trochę kryształków za cynk. Serio? Jakoś nic o tym nie słyszałem. Jasne. Mówi mi o tym przy piwku. Poważnie. Dobra. No to wyskakuj z kryształków. Zaniosę je później Fenrisowi. Cholera. Dobra, masz. Masz. Na słuszny cel. Dziękuję w imieniu społeczności. Zabieraj się stąd. Musisz ponoć pogadać z Tylasem. Dobrze. Okej, okay, nikt tutaj się nie czepia, że podobno przestępstwo jakieś czy coś. chyba nie. A my musimy się tędy. Stać! Przestępcy nie są tu mile widziani. Musisz pomówić z Fenrisem. Dobrze. Mamy cię wreszcie. Jesteś oskarżony o czynną napaść na naszych obywateli. Jezu. Zapłać grzywnę? Masz. Chcę. Dobrze. A teraz wynoś. Ponoć pozwoliłeś jakiemuś gościowi wejść do górnej dzielnicy. Chyba mieliśmy już nie wpuszczać cywilów. Dziękuję, że przychodzisz z tym do mnie. Ale to prawda. Ja udzieliłem mu zezwolenia. On i Wolf znaleźli banitów odpowiedzialnych za rozprowadzenie ulotek po obozie. A, serio? To naprawdę coś. Czy w związku z tym teraz każdy może się tam udać? Nie. Tylko ludzie z tej listy. Za całą resztę ktoś musi poręczyć. Dobrze, rozumiem.
To ja wracam na posterunek. Właśnie straciłam 100 kryształków, których pewnie i tak Tylas mi nie odda. No dobra, trudno. Nieważne. Przybywam tu na służbę. Rychło w czas. Ragnar powinien był przysłać cię o wiele wcześniej. Jak dużo wiesz o tym, czym się zajmuję? Znam podstawy. O twoich odkryciach mówi się w całym Goliet. Odkryciach? Dobre sobie. To przecież same oczywistości. Od tamtej pory pracuję nad czymś znacznie ważniejszym. Czy to prawda, że chcesz stworzyć panaceum? W rzeczy samej. Wyniki mych badań nie są jednak jeszcze gotowe. Ale dość paplaniny. Chyba się dogadamy. Musisz się ze wszystkim oswoić. Dopiero wtedy przystąpimy do naszych zadań. Jak sobie życzysz. Kurde, nie zdążyłam go złapać. O jakim panaceum rozmawiał z tobą Marvin? Przy próbach stworzenia panaceum, mój nieoświecony przyjacielu, poszukiwania kamienia filozoficznego zdają się jedynie dziecięcą igraszką. To cudowny lek. Ja mówiąc konkretnie, remedium na wszystko. Brzmi świetnie. Jego moc jest niezrównana. Podczas badań ledwie otarłem się o jego możliwości. Wiedza potrzebna do jego sporządzenia wykracza poza tę, jaką dysponują zwykli śmiertelnicy. Właśnie dlatego ja odniosę sukces. Jak długo to potrwa? Niestety niewykluczone, że całą wieczność. Bo widzisz, nie potrafię pozyskać kluczowego składnika. Czyli? Ciszy i spokoju do diabła. Mhm. Zadbałem o to, aby twój uczeń cię odnalazł. Pewnie wolałbyś go zastąpić. Sam go o to zapytaj. Zazwyczaj to asystenci proszą o informacje mnie. Mimo to dziękuję, że go odnalazłeś. Chyba o czymś zapomniałeś. Na niebiosa. Zapewne oczekujesz jakiejś zapłaty. Ja również potrzebuję kryształków. Nie jestem dojną krową. Nie pracuję za darmo. Wyraziłem się jasno. Cóż, faktycznie mi pomogłeś, dlatego cię wynagrodzę. Przekażę Fenrisowi, jak wielki był z ciebie pożytek. Widzisz? Znaj moją szczodrość. Za pochwały niczego nie kupię. Wielkie nieba. Kawał z ciebie niewdzięcznika. Sam wymyśliłeś sobie wynagrodzenie w postaci kryształków. Miej pretensje tylko do siebie. A teraz muszę zająć się swoimi sprawami. Czeka mnie tyle roboty. Świetnie. Kaja, ja ci dam zaraz świetnie. Tak cię zaraz wyrzucę z butów. Naucz mnie czegoś. Dobrze. Dobrze, przynajmniej możesz mnie uczyć chemii. Oddychaj. Cześć, Marvin. Teraz wreszcie mogę zacząć pracować. A wiesz dlaczego? Dzięki tobie. Nie powinienem niczego rozdawać, ale skoro to ty... Proszę. To będzie nasza mała tajemnica. Pomoże ci podczas podróży. Okej, dostałam eliksir maga. Ciekawi mnie, co on mi daje niby. Ekwipunek, sprawdźmy. Eliksir maga. Plus jeden do inteligencji. No to oczywiście pijemy od razu. Dobrze, jak my teraz z wszystkimi zadaniami stoimy? Czy mogą mi te misje główne zniknąć? Dziękuję. Paranoja szczura. Musimy znaleźć fałszywego berserka. Arcydzieło kowalstwa. Wyeliminuj trolla. O, fałszywy berserk by nas interesował. Musimy się zwrócić może z tym do Iwana. Tak czy siak? I tak musimy iść do Iwana i tak. Więc przejdziemy się. Tylko, żebym teraz trafiła do niego i sobie przypomniała, gdzie on siedzi, bo się pogubiłam. Moment, tu się wchodzi do fortu. To był Chudzielec, to Iwan był gdzieś tutaj, w tej okolicy wcześniej, czy nie?
chudzielec. Iwan się zebrał, swoje stoisko, ale... Ale zapomniałam, gdzie jest dzielnica sprzedaży. Tam dalej jest, chyba za tym mostem. Albo tutaj, dokładnie. Już się praktycznie zdążyłam pogubić. Możemy wyruszyć w sumie w dzisiejszym odcinku, bo dlaczego by nie? Chociaż zobaczymy za chwilę jeszcze, ile dokładnie nam zeszło na tym wszystkim. I Iwan miał swoje stoisko tutaj. Jak my stoimy z czasem? No, spróbujmy z nim chociaż zacząć. Chodźmy do Karakis. Lepiej być nie mogło. A nareszcie zobaczę rodzinę. Są dla mnie światełkiem na końcu bardzo długiego, ciemnego tunelu. Tak czy inaczej, w drogę! Chcę mieć ten fort jak najdalej za sobą. A gdzie ty, gościu, jesteś? Bo jestem ślepa i... Iwan? A, tędy, dobra. W porządku. No to zaczniemy sobie drogę jeszcze dzisiaj. Zobaczymy. Oby tylko nie zatrzymali nas strażnicy. Po co mieliby to robić? No tak, bez przyczyny. Z nimi po prostu nigdy nic nie wiadomo. Ja nie płacę tym razem, stary. Już stówkę straciłam. A co? Tutaj nawet strażników nie ma po tej stronie. Jak myślicie? Będzie... Cóż, mogło pójść znacznie gorzej. Jest jeszcze czas, aby wszystko szlak trafił bez obaw. Strażnicy pewnie się cieszą na widok moich pleców. No dobra, naprzód! Przed nami szmat drogi! Przynajmniej idziemy z górki, co? No, przynajmniej chwilę. Ale tak, no, udajemy się, bo tak naprawdę trola na razie nie wyklepiemy na ten etap. Którędy zmierzamy do Karakis? No, o tym jeszcze nie zdecydowałem. Na przełaj będzie dość ryzykownie. Dlaczego? No co? Dlaczego chcesz się nagle znaleźć w ogniu bitwy? Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą. Kiedy moi... fort nareszcie został w tyle. Chyba pora urządzić sobie postój. Nie czujesz się padnięty? O mnie się nie martw. Jeżeli brakuje ci sił, to... To mam coś, co ci pomoże. A proszę, weź to. Smakuje okropnie. Ale nieźle działa, kiedy potrzeba zastrzyku energii. Ruszajmy dalej, póki jeszcze widno. Może trochę pogawędzimy? Co by podróż nam szybciej zleciała? Co ty na to? Bardzo chętnie. Świetnie. Po co tak cierpieć w ciszy, prawda? O, tędy! Dobra, to idziemy. Pewnie zaraz się zacznie jakaś gadka szmatka. Tak czy... Szczerze mówiąc... Chciałbym się czegoś o tobie dowiedzieć. Czekaj, nie, sam zgadnę. Będziesz mnie tu rozpracowywał? Poważnie? Ha, a czemu nie? Mamy sporo czasu. Zawsze to jakaś rozrywka. Zacznijmy od tego, skąd pochodzisz. To skomplikowane. Bez podpowiedzi. Daj pomyśleć. Przyznam, że całkiem tu przyjemnie. Raczej nie urodziłeś się banitą. Coś nie jesteś przekonany. No dobra, wykluczam tę opcję. Banita powinien być przebiegły. Skąd cię zatem przywiało? Nie mów mi. Nie, no to jest dobra. Dobra, mamy żarloty. Już dawno się z nimi nie biłam. One... O, zapomniałem, jak one przyjdą. Najlepiej łukiem się chyba biło. I też. Będziesz pluła. No. Te cholerne świetniki doprowadzają mnie już do szału.
Ale i tak wolę i od całej tej reszty, jaka tu krąży. Czy to ja... A, właśnie. Nie, no to jest to bez sensu, ale... Ale może... Jeszcze minutka. Wiecie co, zakończymy sobie odcinek w tym miejscu. Całą tą podróż odbędziemy w kolejnym odcinku, bo jak widzicie, szykuje nam się naprawdę długa droga do tej groty. Chociaż nawet nie to zadanie, moment. Weźmy sobie... Przerzućmy. Wow, nawet mi nie pokazuje, gdzie jest grota, no dobrze. Tak czy siak, moi drodzy, dziękuję Wam już bardzo serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla Was ten materiał. W kolejnym dokończymy sobie drogę z Iwanem do Morkonów, czyli do groty tak zwanej. No i tam będziemy też poznawać nowe osoby, robić nowe zadania i przygotowywać się do tego, żeby tam dołączyć. W forcie nie zostało nam już wiele, bo tak naprawdę to zadanie dla szczura, więc i tak musimy w stronę Morkonów się udać. Plus, no, troll na razie jest pudłem i ta broń od Lassego też, bo tam potrzebujemy pokonywać mokrołazy właśnie chyba. No, a one są dla nas dużo, dużo za silne. Jeszcze sobie tylko zerknę. Za niedługo kolejny poziom, więc będziemy mieli punkty atrybutu, będziemy mogli je wykorzystać prawdopodobnie w zręczność, założyć nową broń. Będzie myślę, że fajnie. Tak czy inaczej, dzięki Wam jeszcze raz bardzo serdecznie. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!